punktu widzenia, wiesz, jak artysta patrzy na publikę, to nie wiem, podaj trzy różnice, bo to jest ciekawe. Ubiór. No dobra, no. Nie, no. Nie, mówimy o tym odbiorze takim, wiesz, o tej relacji artysta-słuchacz, artysta-odbiorca. Myślę, że akurat w tej muzyce, którą my żeśmy robili, na pewno na koncertach rockowych był lepszy odbiór pod względem jakiegokolwiek hałasu i tak dalej. Ci ludzie na koncertach hip-hopowych, bo też takie graliśmy, że wiesz, że była jakaś tam supporty z jakiejś tam jakiejś mieściny i na końcu my. I wszyscy myśleli, że chuj wie co, nagle wjedzie tutaj jakiś raper. A tu ci wjeżdżała kapela, która napierdalała tak, że wszystko się paliło dookoła. Więc oni albo stali i byli w szoku, albo też dobra reakcja. I bywało różnie, ale wydaje mi się, że kurczę, trzy różnice to by było ciężko, wiesz. No tak naprawdę jak grasz, to widzisz, że mi się fajnie grało na koncertach rockowych wtedy, bo troszeczkę to było takie żywsze według mnie i był łatwiejszy kontakt z tymi ludźmi. Oni byli trochę chyba bardziej otwarci na to, co my robiliśmy. Może dlatego, że jak już graliśmy typowo rockowe rzeczy, to my już też szliśmy w tą drogę większego, wiesz, diabelstwa, no nie? Więc oni to kumali i się przy tym bawili. A dzisiaj nawet, gdybym zrobił taki koncert dla publiki rapowej, to myślę, że wiesz, jest grono odbiorców, które to słucha, które się pyta, dlaczego nie. Dlatego nie, bo słucha tego tam ile? 1000 osób w Polsce i którzy, wiesz, ani nie pójdą ci na koncert, ani nie kupią płyty, a tak naprawdę tylko piszą do ciebie maile, dlaczego nie robisz nic więcej? No bo kurwa, nie ma sensu. Fajnie mieć zajawkę, ale szkoda, że jak gdyby my musieliśmy, wiesz, wiecznie do tego dopłacać, a byliśmy dzieciakami, kurczę. No to trochę smutna z kolei wizja teraz, ta, którą rysujesz. No tak, no wiesz, to raz było Węgorzewo, raz był Złoty Strzał, jakiś tam jakiś festiwal studencki, chyba Fama. To pamiętam, że wygraliśmy eliminację, to tam zgarnęliśmy jakiś klops, pojechaliśmy do Węgorzewa i tam żeśmy go rozbili dobrze. I to były dwa motywy. Kiedyś też graliśmy w Warszawie na tym takim festiwalu na Pradze. Kiedyś było coś takiego, Hip Hop Praga Festival. Tak. Generalnie chyba to była też ostatnia edycja, bo później coś tam się rozpierdoliło. Jakoś siadło kompletnie, coś, słuch zaginął, utonęli. No, ale tam było spoko, tam było spoko. Pamiętam, że to był taki jeden z nielicznych koncertów, bo wtedy z kolei my jeszcze byliśmy bardziej hip hopowi, że ci ludzie faktycznie to kumali, no nie? Także kurczę, no... Jako live band wolałem grać jednak z żywym instrumentarium na koncertach rockowych niż na rapowych, nie? A zdajesz sobie sprawę, jak jesteś dzisiaj odbierany jako raper? Masz, śledzisz to? Wiesz, jaki jest feedback? Tak naprawdę to jest różnie, bo wiesz, czasami jak siedzimy z chwiałkiem, pijemy coś, to zbadamy takie rzeczy, bo to też... Wydaje mi się, że to nie ma sensu, żeby siedzieć i patrzeć, co tam ci ludzie piszą, a czasami piszą naprawdę rzeczy dobre. I nie, na przykład nie pojmuję takich rzeczy, że ktoś po głosie słyszy, że coś jest nieautentyczne. Wydaje mi się, że to jest jakaś kompletna abstrakcja i... To znaczy, że jest, wiesz, wróżbitą Maciejem, no kurwa. No, i często z tych takich skrajnych opinii dziwacznych dla mnie to jest właśnie, że to jest nieautentyczne. Z kolei z drugiej strony jest ta opcja ludzi, którzy mówią, że to jest spoko, bo to jest autentyczne i że dla nich to brzmi szczerze. A jako osoba? Tak naprawdę chyba będę mógł to ocenić dopiero jak ta płyta wyjdzie, bo teraz ci ludzie, wiesz, dopiero oni wiedzą, kim ja jestem i co mam do zaoferowania. Jak wyjdzie płyta, to... Po kolei pojawiają się single i tak dalej. Ale to ja ci powiem na przykład taką historię tutaj za kulisami. Przyszliście, siedzieliśmy sobie tutaj przy stoliku i na przykład ekonom mówi, że wiesz, zajebisty zawodnik, tak? Że jest super, jest, że wiesz, Chyliczoła mówi, naprawdę nie wiem skąd się wziął, ale jest kurwa zajebisty, no. Mówi ci to ekonom, tak? Zajebiście. No i co ty na to, no? No stary, no ja to w ogóle dzisiaj się dopiero dowiedziałem, że on tutaj ma, wiesz, coś wspólnego tutaj jak gdyby z tematem i no stary, tak naprawdę... A masz jakieś takie na przykład od innych ludzi związanych ze sceną hip-hopową w kraju, masz jakieś takie opinie, że ktoś ci, nie wiem, mówi, że jest okej, albo jest nie okej, albo że jest fajny, jest podobny do czegoś? O podobieństwach to zaraz sobie pogadamy, bo to też jest ciekawe. Stary, czasami też tego nie kumam, bo nigdy nie wiesz,
co ten ktoś tak naprawdę myśli, bo to jest takie, takie normalne, nie wiem jak to wygląda teraz na takich koncertach oficjalniejszych, ale pamiętam, że jak się grało takie typowe podziemne rzeczy, to po prostu z zasady mówiłeś zajebiście, to było dobre, ty jesteś zajebistym graczem. Teraz wiesz, wiadomo, że są czasami jakieś tam miłe opinie od ludzi, którzy są jakąś tam dla mnie, jakimś tam wyznacznikiem czegoś dobrego w Polsce, jeśli chodzi o rap. Jeżeli to jest szczere, jeżeli ten ktoś faktycznie w ogóle słuchał tego, co ja mam do powiedzenia, no to, to bardzo miło, nie? Nie wiem dlaczego, no jakoś tam nie spotykałem się z jakimiś opiniami, może dlatego, że ludzie też się nie wyświetlają, no bo co ma podejść do ciebie i powiedzieć słabe. Tak mi się wydaje, że wiesz, że... Chociaż gdyby tak się działo, to też byłoby na swój sposób cenne, tak? Jak najbardziej, no bo kurczę, jednak kiedy ci to mówi osoba, która dla ciebie jest... Nawet nie musi być dobrym raperem, ale wiesz, że generalnie wie co robi, robi coś, działa, jest kreatywny, no to jakoś to inaczej bierzesz do siebie i... Jeszcze powie, dlaczego tak uważa. Tak, dokładnie, a nie, że powie tylko, że to jest słabe, bo to jest słabe, ja uważam, że to jest słabe. Jakie są twoje najsłabsze punkty, jeśli chodzi o rapowanie? Wydaje mi się, stary, że rap jest akurat taką muzyką, w której nie możesz mieć słabych punktów i nie możesz... No to jest muzyka, w której dyplomata, musisz być pewny siebie. A tak na serio? Masz na przykład coś, na czym chciałbyś jeszcze coś tam, wiesz, dokręcić śrubę, że jeszcze trzeba coś porobić? Nie wiem, że to może tak jest mało marketingowe, jest. Kurwa, żeby mówić o swoich słabych tych. Wiadomo, ale nie. Z mojej perspektywy, stary, jeśli chodzi o kwestie już czysto techniczne, no to wiadomo, że zawsze możesz to dopracowywać, no nie? Moje flow nigdy nie było jakieś super odkrywcze. Ja bardziej stawiam na treść niż na jak gdyby flow. Ja nie mam jakiegoś tam wiesz, nawijam po prostu bardzo prosto, ale wydaje mi się, że jest w tym jakaś tam reguła i to się broni na ten moment. Spotkałeś się na przykład z takimi porównaniami, nie wiem, do małpy na przykład, że porównują się do małpy? Tak, regularnie to jest, wiesz, małpa i dioks. To jest takie regularne porównanie, ale... Wiesz, sposób, wiesz... podchodzenia do tematu, ta taka liryka jest chyba, powiedzmy, bliższa małpie niż Dioksowi, myślę. Znaczy, kwestie porównania do Dioksa wynikają z tego, że Dioks zrobił dwie płyty z Returnersami. To na pewno i to się musi przełożyć i to będzie porównywalne. Będzie to się ciągnął ten temat na pewno. A kwestia małpy, wydaje mi się, że on też jest takim mocno, nie wiem jak to nazwać, takim ekshibicjonistą rapowym, że wiesz, dużo takich bardzo osobistych rzeczy sprzedaje ludziom, nie ma z tym problemu i nie ma chyba wielu takich raperów w Polsce, którzy otwarcie mówią o jakichś tam kwestiach, a podobieństwo do małpy według mnie z głosu nie jest w ogóle dostrzegalne, bo mamy totalnie różne... Nie, z głosu nie, ale już na przykład z takiego właśnie, wiesz, jak nałożysz te dwie rzeczy, na przykład to specyficzne flow i ten specyficzny... Oczywiście nie znam całego materiału, tak, ale to, co mogłem, no to właśnie to jest to, o czym ty mówisz, no tak powiem, taki ekshibicjonizm, taka, nie wiem, to może nazwał nadszczerością, tak? No to są takie dwa zbieżne punkty, nie? No wiesz, ale to też... Tak jak oczywiście ja nie mówię, że to jest źle, nie? Tylko próbuję jakoś, oczywiście i tak rozmawianie o muzyce, tak jak tańczenie o architekturze, więc to już tam stare powiedzonko, ale ono jest zawsze słuszne. Ale w jakiś sposób porozmawiać trzeba, no więc... Ja uważam, stary, że to wynika przede wszystkim z tego, że mamy podobne inspiracje, jeśli chodzi o rap. Podobne rzeczy nam się podobają. Mamy podobne spojrzenie na świat i jakieś tam... Chcemy mówić o podobnych rzeczach, wiesz o co chodzi? Że... No kurczę, jeżeli... Ja ci powiem, z wami to się nawet podobnie rozmawia. Po prostu taki sobie spokój bije od was, takie poukładanie, taki wewnętrzny chill, tak? Ja nie mówię, że tam się wewnątrz nie szarpią ze sobą jakieś demony, ale to tak na zewnątrz to jest wszystko takie poukładane. No, wiesz, no tak naprawdę wydaje mi się, że obaj mamy trochę dystansu do tego całego tematu i nie wiem jak u Łukasza, ale u mnie... Ta płyta na przykład jest takim motywem, żeby się trochę oderwać od tego, co było i mieć możliwość, wiesz, poukładania sobie wszystkiego i robienia jakichś tam rzeczy nowych pod każdym względem tak naprawdę. Nie mówię, że teraz wyskoczę i będę robił reggae i tak dalej, ale... No wiesz, no coś tam jednak fajnie by było nie ciągnąć tego samego tematu przez kurwa 10 płyt.
I u Małpy akurat sytuacja też życiowa była taka, że wiesz, że wydaje mi się, że on wypuścił tą płytę i nie oczekiwał niczego tak samo jak ja, po prostu sprzedał ludziom trochę historii ze swojego życia i do tego jest takie podobieństwo, bo mam jeden kawałek, pamiętam, że na płycie jest taki kawałek Nie sądzisz Mielski i nagrałem go kiedyś, miałem taki lot, nie wiem, z 10 dni z wódą, taki opór, że po prostu już nie miałem głosu i wszedłem do studia, mówię, nagrywam kawałek, piszę kawałek, napisałem kawałek i tam mam głos identyczny jak Małpa. I to jest, wiesz, jedyny motyw, ale na płycie jak gdyby w ogóle tego nie dostrzegam i wszelkie podobieństwa wynikają jakiegoś tam z podobnej wizji, jeśli chodzi o rap. I tak z podobnego podejścia też do świata i do tego, co przetacza, bo zobacz, znaczy jest taka, znaczy generalnie wspólną cechą wszystkich MC, wszystkich raperów, wszystkich ludzi hip-hopu jest taka bardzo wysoka samoocena, tak? I takie eksponowanie tej bardzo wysokiej samooceny, albo nawet takie podkoloryzowywanie tej, wiesz o co chodzi, tak? Ja, wszystko jest przez pryzmat ja. Tak? A w waszym przypadku, mówię o tobie na przykład i o Małpie, jeszcze jest parę takich osób, które w jakiś taki trochę nieświadomy, trochę może podprogowy sposób, z których bije taka pokora. Takie, wiesz, ty sam powiedziałeś o tym, że gracie mniej za więcej. Gracie więcej za mniej, tak? Zupełnie na chwilę podchodzisz, podejrzewam, że jak płyta pourywa dupy wszystkim, to tobie nie zawróci w głowie. Mimo wszystko, wiesz, no tak, nie znam cię, tak, no ale takie wrażenie odnoszę, tak, podobne wrażenie odnosiłem po rozmowie z Małpą, tak, i dosyć przewrotnie na tej scenie może się okazać tak, że osoby, które jak gdyby gdzieś tam pod skórą w sposób nie do końca świadomy negują tą podstawową, hip-hopową postawę, ja jestem największy, najsilniejszy, najlepszy, w ogóle jestem, kurwa, supermanem, to, że takie osoby generalnie chcąc, nie chcąc, są skazane na sukces, za którym nie gonią tak jak inni. No wiesz, to też nie jestem w stanie przepowiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale w przypadku Małpy na pewno tak jest, bo on troszeczkę poniósł ludzi taką normalnością swoją, wiesz o co chodzi. Nie jest jakimś tam typem z chuj wie kąt, tylko po prostu wszedł, nagrał, co miał do powiedzenia, rozpierdolił i jest, wiesz, jest jedynym gościem, którego płyta nie była w Empikach i ma złoto. To jest coś, czego nie było tak naprawdę i wydaje mi się, że zasłużył sobie na to. Też jak gdyby bardzo go lubię przez to, że wiesz, że jak mamy o czym, wiesz, jeżeli mamy ze sobą rozmawiać, to nie musimy rozmawiać ze sobą o rapie. To też jest cenne, nie? No to jest to, stary, co mnie najbardziej irytuje, bo tak naprawdę na tych wszystkich koncertach ludzie do ciebie podchodzą i mówią, a co sądzisz o tym? No, nie sprawdziłem. A o tym? No nie znam. A o tym? No wiesz, nie chcę o tym gadać, bo kurczę, robię tą muzykę i tak naprawdę wolałbym porozmawiać o czymkolwiek innym, a gadanie z raperami o rapie to wydaje mi się, że takie kurwa, nie wiem, no tak sobie walimy konia nawzajem, kurwa, i będziemy jeszcze sobie mówić na koniec, że jesteśmy obaj zajebiści. No nie ma to według mnie sensu i staram się do minimum absolutnego ograniczać, wiesz, gadkę o rapie i to jest też fajne u niego, że wiesz, że on nie przychodzi do ciebie i mówi, co słyszałeś tą nową płytę tutaj, jak myślisz, co, ale flow. Jest normalnym gościem, który po prostu robi dobrą muzykę i nie, jakoś tam nie odjebało mu przez ten fakt, że wiesz, że ma złotą płytę, a to jednak jest już coś dużego, nie? Kurde. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Fajne.